Witam serdecznie kolejni zawodnicy, finaliści Mistrzostw Polski U17. Tym razem zawodnicy WKK Wrocław, Joshua i Kowalczyk. Joshua, dalej? A Szaolu. To ciężko mi zawsze wymienić. I Kowalczyk. Mikołaj. Mikołaj, dzisiaj wykręciłeś Ewel plus 40, znakomity mecz, 35 punktów, 17 zbiórek. Czy to był twój najlepszy mecz w grupie? Myślę, że tak. Myślę, że po kontuzji taki mecz bardzo mnie orzeźwił. Jutro powtórzę to i zrobię jeszcze lepszy wynik. Dzisiaj jeden rzut z dziesiątki siadł, jutro będzie z jedenastki i zobaczymy. Super, na pewno też tutaj nie tylko, że grasz do drużyny dla siebie, bo droga otwarta, kto wie, czy się nie powołają do szerokiej kadry Polski, tego ci życzę, jesteś kapitan. No i co nie wyszło, czego zabrakło, że chyba w tym meczu z Eneą Poznań do awansu do czwórki? Przede wszystkim zabrakło skuteczności, rzutów za trzy oraz mieli za dużo zbiórek w ataku, brak zastawienia, u nas to była katastrofa. Joshua, to on tutaj mówi, brak tego rzutu za trzy, a ty się specjalizujesz w trójkach. Jak ci tutaj rzut siedział na tych mistrzostwach do tej pory? Niestety nie trafiam. W pierwszym meczu może jeszcze coś tam trafiłem. W tym meczu nie trafiłem żadnej trójki. Nie wiem, co się dzieje, po prostu nie trafiam, ale mam nadzieję, że w przyszłości w dalszych meczach będę trafiał. A jeżeli chodzi o mecz z Eneą, chciałbym dodać jeszcze, że mieliśmy nie za fajną skuteczność z osobistych. Przegraliśmy tylko 5 punktami, a na pewno gdybyśmy mieli osobiste, powiedzmy na tym 80-90%, ten mecz jest na remisie albo nawet i wygrany. Tak, tak, potem liczyliście jeszcze, że Gliwice wygrają z Eneą, niewiele brakowało. No ale jak to się mówi, umiesz liczyć, trzeba liczyć na siebie. Ale mecz o 5 miejsce to jest też bardzo dobry wynik będzie. Jak myślisz, na kogo traficie w meczu o 5 miejsce? Wydaje mi się, że Zielona Góra jest u siebie. Pokazują bardzo dobry basket. Ładnie zaskoczyli w pierwszy dzień Asseco. Bardzo ładnie grają. Myślę, że na nich trafimy. Zobaczymy, tam w tamtej grupie wszystko jest otwarte, tutaj jedna drużyna z Wrocławia jest w czwórce, wy powalczycie o miejsce piąte, jak tam jeszcze powiedz, bo widzę twoi rodzice są, kibicują ci, ale tego dopingu za bardzo nie ma prezesa, który zawsze lubi na tym bębnie, coś chyba mało tych kibiców, choć blisko jesteście. Ja uważam, że jest inaczej. Przyjechali moi rodzice, jest tu dużo rodziców, dojechali jeszcze. Na pewno więcej by było kibiców, gdybyśmy się dostali dalej do czwórki, lecz i tak naprawdę nas wspierają, bardzo za to dziękujemy. Słyszymy ich, są bębny, zdzierają głosy. Naprawdę. Słuchaj, Kowalczyk, grałeś też w rozgrywkach U19 w seniorskich w tym sezonie? Nie, na finałach niestety nie pojechałem ani Pucharu, ani Mistrzostw Polski, ponieważ kontuzja pleców mi to nie umożliwiła. To jest trochę pochowy, no bo był medal, trzecie miejsce na Pucharze Polski, no ale może się to ci się uda za rok w twoim roczniku, bo już będziecie w przyszłym roku kategorią U19 w seniorskich rozgrywkach. Miałeś debiut w pierwszej lidze? Nie miałem. Też nie miałem. Może w nowym sezonie będziecie mieli debiut, tego wam życzę, a przede wszystkim życzę wam dostania się do kadry, przynajmniej na zgrupowanie. A jak spędzicie już, bo sezon się dla was kończy, chcecie odpocząć, jakie macie zamiar spędzić wasze wakacje, zrobić sobie odpoczynek od koszykówki? Nie ma odpoczynku, dalej będziemy trenować i przynajmniej ja z mojej strony będę trenował na pewno. Ale nie mów, że przez całe wakacje? Tak, dokładnie. Nie planujesz wyjazdu gdzieś? Na salę. A ty, Joshua? Ja mam zarówno jak i kadry 3x3, jak i u siebie w Ostrowie będę ciężko pracował. Dni wolne to będą tak naprawdę godziny wolne, bo nie będę na treningu, tylko w drodze do domu na przykład albo na salę, więc na pewno przetrenujemy to mocno, żeby wyciągnąć wnioski i na pewno na następnych finałach zająć coraz to lepsze miejsca. Właśnie kadra 3x3 też możesz się uzupełniać. Trener Tomasz Rzymbalski wasz w tym sezonie przejął. Wiele zmian zrobił w drużynie albo raczej gracie to co od początku?
Nie, my trenowaliśmy z drużyną U19, mieliśmy z U17 tak naprawdę parę treningów i od razu wyjechaliśmy na ćwierćfinały, półfinały i finały. Więc nie ma tego zgrania jeszcze w drużynie. Mam nadzieję, że za 2 lata będzie już to zgranie. I będzie dobrze. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie dużo. Trzeba trochę mieć odpoczynku od koszykówki, ale popołudniami może. I pewnie będziecie obserwować, co się dalej dzieje w rozgrywkach młodzieżowych, bo Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, a może wam się uda i tam pojechać, czego wam bardzo życzę. Jak nie w tym roku, to w przyszłym. Rozwijajcie się. Wszystkiego dobrego w koszykówce. Dziękuję. Dziękuję.